Hej, witajcie ponownie na naszym kanale. Dziś będziemy robili bardzo łatwą, ale zarazem smaczną i pyszną potrawę. Chleb smażony w jajku. Rozbijamy sobie teraz 3 jajka. I potem będziemy je bełtać. Jedno jajko. Drugie. I trzecie. Przyprawimy to sobie szczyptą wegety, trochę czosnku oraz troszkę magii. Jak sypaliśmy magę, wegetę oraz czosnek według waszych upodobań, to sobie rozbołtamy to tak jak na jajecznicę i w tym będziemy sobie maczać chleb z obydwu stron, a potem będziemy go smażyć. Teraz sobie utaplamy te kanapki, czyli namoczymy sobie z obydwu stron, tak wymieszamy, żeby to jajko nam obtoczyło całe kanapki. I będziemy je smażyć na margarynie. W ten sposób powstanie pyszne danie. Jajko, nie, chleb smażony w jajku. Nie, jajko smażone w chlebie. Jak już mamy rozgraną margarynę, to nakładamy nasze obtoczone w jajku kanapeczki i smażymy, aż nam się jajko zetnie. Około gdzieś minutki. Tak jak na jajecznicę. Potem przewrócimy te nasze kanapki na drugą stronę i również tak samo usmażymy. Teraz smażymy drugą stronę i będą nasze kanapki gotowe. Kanapki usmażone i życzymy wszystkim smacznego! A więc już się z Wami żegnamy. Jeżeli film się podobał, to subujcie, łapkujcie i dzwoneczkujcie i komentujcie. Więc pa!